Na program zaprasza Bonimet, producent Bonidermu, mydła ziołowego do pielęgnacji skóry w alergiach i trądziku. Witam Państwa. Po raz kolejny dziś temat, który dotyczy pewnej grupy całkiem dużej i całkiem sporej osób, mianowicie łuszczyca. Czy zioła mają lecz, działanie na łuszczyce. Takie jest pytanie, bardzo proste. No, okazuje się, że mają. Yy, historia leczenia łuszczycy w naszym cennym środowisku Wojciech żegorza sięga lat yy, 90. -tych w zasadzie nawet przełomu 80-90 wtedy zaczęliśmy stosować taki preparat zbadany uprzednio z naszego jakby nadania w klinice dermatologicznej Białostockiej Akademii Medycznej okazuje się, że mydło ziołowe na bazie mydła szarego z dodatkiem różnych innych substancji składników głównie ziołowych może mieć korzystny wpływ na łuszczycę, zresztą ma to wpływ dobry na trądzik, na, na, na alergie kontaktowe, no, generalnie na większość chorób skóry była zbadana pozytywnie. Ale wróćmy do łuszczycy. Otóż yy, łuszczyca to nie tylko działanie na skórę. Łuszczyca tak naprawdę to skórna manifestacja chorób ogólnoustrojowych, zaburzeń ogólnoustrojowych. Myśmy o tym mówili już w latach 90., kiedy w ogóle o tym nie myślano. W tej chwili każdy już o tym wie i to jest tak oczywiście choroba autoimmunologiczna, no to wiadomo, że trzeba stosować leczenie ogólne. Proszę Państwa, w związku z tym, że ona jest tą chorobą, tą skórną manifestacją choroby ogólnoustrojowej, czyli wewnętrznych zaburzeń. Używamy do tego dwa preparaty. Pierwszy, który poprawia proces trawienia, a drugi, który działa moczopędnie, odtruwająco. Pierwszy to preparat na bazie ten trawienny Bożego Drzewka, mięty, dziurawca, krwawnika, mniszka. Recepturę zresztą Państwo to widzicie, i to jest ten pierwszy preparat. Ten o działaniu moczopędnym to przede wszystkim nawłoć, skrzyp, pokrzywa i inne surowce. Dajemy te dwa produkty razem z tym, z tym preparatem zewnętrznym. W ostatnich latach... W ostatnich 10 latach wiedza nasza uległa też poszerzeniu, no, postęp nauki jest nieustanny i badania kliniczne się pojawiają. W 2017 roku pojawiły się badania kliniczne pokazujące, iż stosowanie korzenia białej piwoni jest bardzo korzystne w Łuszczycy i to kilka badań się pokazało, yy, razem z lekami, bez leków yy, i ona jest również stosowana. My ją używamy razem z innymi składnikami. Z mikropierwastkami, mikro które dodajemy salenem, między innymi innymi, i dajemy tą piwonię również. To jest zresztą głównie stosowany surowiec w chorobach stawów, bo to taki jak na przykład bo to jest też choroba autoimmunologiczna. łuszczycowe zapalenie stawów też. Jest. W przebiegu łuszczycy występuje inne autoimmunologiczne. Natomiast to była kolejna jakby sprawa, natomiast niedawno stosunkowo, bo, bo jakieś pięć lat temu dotarły do nas też... Kolejne informacje od pacjentów na menomen, że bardzo korzystnie w łuszczycy jest stosować chubę czarną. I ta czarna chuba, która najczęściej kojarzy się z leczeniem nowotworu, pan profesor Ożarowski był takim orędownikiem stosowania czarnej chuby w nowotworach. My używamy preparatów z czarnych chub. Mamy taki płyn, który tam jest między innymi tam jest czarna chuba, tam jest selen, są tam inne składniki. I również to okazuje się również korzystne. W przypadku łuszczycy również są badania, może już nie tak liczne jak jeżeli chodzi o, o piwonie, ale również są doniesienia naukowe sugerujące dobre działanie czarnej chuby w y, łuszczycy. Tak więc. Można tutaj połączyć, ja czasami jestem zaskoczony, mam znam pacjentów, którzy po, po, po miesiącu, po sześciu tygodniach pojawiła się poprawa. Zawsze zalecamy pacjentom, którzy stosują terapię naturalną, zrobić sobie zdjęcie do tego miejsca, odczekać na przykład sześć tygodni, zrobić ponownie to zdjęcie i porównać, jaka jest sytuacja. Nawet z miarką każemy każe robić zdjęcia, żeby pacjent widział i myśmy widzieli, czy ten postęp jest. Oczywiście są też inne metody, ale to, co Państwu teraz pokazałem, to co jest terapia, to, najczęściej stosujemy. Sponsorem programu był Bonimed, producent Bonidermu, mydła ziołowego do pielęgnacji skóry w alergiach i trądziku.